z tego względu właśnie, że jest to długi dojazd do pierwszego wirażu i ci zawodnicy, którzy z początku zawodów startują z trzeciego, czwartego pola, mają wielki plus. I tutaj wracam do Madsena, który miał okazję już tam walczyć, 3 razy stawał tam na podium. Ma przewagę taktyczną, mentalną. Czy może, nie poszedłbyś tak daleko? Nie poszedłbym tak daleko, to może być zgubne, tak? Nie wiemy, w jakiej dyspozycji jest dzisiaj Leon, tak? Jak będzie się też on czuł, bo wiadomo, że sprzęt ma na pewno bardzo dobrze przygotowany. Kwestia dnia, jak to się czasami mówi. Ja bym nie wybiegał, ja trzymam kciuki za naszych Polaków, za naszych zawodników i będę im mocno kibicował. A jeżeli nie Janusz Kołodziej, to Patryk Dudek, który w Rybniku awansował do finału i też to jest gość z charakterem. Dokładnie, Patryk tutaj w tej chwili jest na 4. miejscu w generalnej klasyfikacji po pierwszym turnieju i też będziemy mocno trzymać za Patryka kciuki, aby dzisiaj na równi walczył. W kasku niebieskim Oliver Bertson, w kasku białym Piotr Pawlicki i w kasku żółtym Michael Hartel. Tak, to ta niemiecka dzika karta. Niemiecka dzika karta, tak. I wyścig pierwszy z pola 4 ma Michael szansę. I tak jak wspomniałem właśnie, pole 4 Michael fajnie, bardzo, bardzo szybko wystartował. Szybko zjechał do krawężnika, objął prowadzenie. Na chwilę obecną nie odsuwa się od krawężnika. Wszyscy zawodnicy starają się trzymać tak zwanej kredy. Tu widać, żaden zawodnik na chwilę obecną nie popełnia błędu. Bartek Smektała na drugiej pozycji. Piotrek Pawlicki zbliża się do Bartka z okrążenia na okrążenie. Próbuje atakować, ale Bartek, jak widać, nie popełnia błędu. Trzyma się blisko krawężnika, nie wysuwając się. Piotr próbuje gdzieś dogonić Bartosza, ale na chwilę obecną jest to niemożliwe. Oliver Bertson tak samo próbuje na 4. pozycji zbliżyć się do Piotra Pawlickiego. Niemiec nadal na prowadzeniu. No trudno tutaj do niego się... Jeszcze potwierdzenie wyników biegu pierwszego. Cały czas czekamy na połączenie z naszymi komentatorami, Rafałem Derżynkiewiczem i Sebastianem. Wacław Milik, Mikkel Mikkelsen, Daniel Biuli, Adam Ellis. Taki skład. No mamy Patryka Dudka z tego, fajna walka, ale w kasku czerwonym jeszcze jest Dawid Belago. Start i świetny nasz start Patryk Patryka Dudka z drugiego pola. Czyli jednak nie takie straszne to drugie pole. Może dla być. Patryka nie straszne, no. Jak widać Patryk jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Kai Kukenbeck, trzeci szarżuje Dimitri Berger, który stara się zbliżyć do Kaja Kukenbecka. Jest pewna przewrotność tej sytuacji, no bo w połowie biegu mamy okazję, mam nadzieję, połączyć się z naszymi komentatorami, Rafałem Derżynkiewiczem i Sebastianem Łamkiem. Panowie, wybaczcie ten trudny moment waszego pojawienia się, ale miło by było was usłyszeć. Hej!
I słyszymy się, mamy nadzieję, i to słyszymy się i oglądamy to, co najpiękniejsze w polskim żużlu, bowiem trzeci wyścig dnia i pierwsze indywidualne zwycięstwo reprezentanta Polski. A znakomicie wystartował, znakomicie pojechał, zdobył 3 punkty, 2 punkty dla Kaja Huckenbecka, 1 gdzie miał w Rybniku Leon Madsen, 12 punktów Patryk Dudek, 11 Bartosz Zmektała. Czwarty wyścig dnia od krawężnika, w kasku czerwonym Janusz Kołodziej, w kasku niebieskim Irduńczyk Rasmus Jensen, w kasku białym trzeci zawodnik klasyfikacji przejściowej, czyli rodak Jensena Leon Madsen, i w kasku żółtym z czwartego pola startowego Łotysz Liebiediew. Kołodziej, Jensen, Madsen, Liebiediew, taśma w górę, to najlepiej, świetnie, niebieskim Jensen, ale zamyka wszystkich. Z czwartego pola Łotysz Liebiediew pogubił się na tym pierwszym łuku, Duńczyk Jensen, na drugiej pozycji Janusz Kołodziej. Kołodziej już nabiera prędkości, wyprzedzanie jest możliwe na tym torze. Zawodnicy jadą bardzo blisko siebie, jadą w kontakcie, kapitalnie się to ogląda. Kołodziej napędza się po zewnętrznej, fantastycznie teraz wyprzedza Łotysza. Łotysz nie będzie mógł się nawet bronić, bo świetną prędkość ma Janusz Kołodziej. Kołodziej jest już pierwszy, pokazuje na dystansie, że tutaj będzie wygrywał, że jest świetnie spasowany już od pierwszego wyścigu na tym czarnym torze. Hexenkessel, czyli kozioł czarownic, mówią na to Niemcy. Wysoko i ostro zbudowane trybuny, niemalże okrągły tor, 298 metrów, no i ta czarna nawierzchnia, specyficzny start, specyficzna meta. Się jeździ, jak nawet widać, można zaobserwować w telewizji, że jeździ się po drugim polu praktycznie i pierwszym, także Janusz... Ta Europy na 2022 rok, bo przecież to druga runda, trzecia runda odbędzie się 3 września w Łodzi. Już dziś zapraszamy Państwa na te zawody, przede wszystkim na stadion, ale także przed telewizory, a zamknięcie tej rywalizacji 24 września w czeskich Pardubicach. Czwarty, piąty wiek przed nami w czerwonym Niebiediew, w niebieskim Smektała, w białym Elis i w żółtym Huckenbeck. Smektała, Huckenbeck szeroko, ale tam zablokował go wynoszący się szerzej od krawężnika. Po dobrym starcie Adam Elis, ale Elis się gdzieś tam pogubił. Ciasno było na wejściu w ten drugi łuk pomiędzy jadącym w kasku czerwonym Liebiediewem, a jadącym żółtym Niemcem Huckenbeckiem, a na czele trwa ta biało-czerwona zwycięska pasa. Mamy taką nadzieję, bo to koniec drugiego okrążenia. Na czele Bartosz Smektała. Smektała, ale blisko niego cały czas przy krawężniku, czyhający na jakiś błąd reprezentanta Polski Andrzej Liebiediew. Liebiediew powrócił po kontuzji. Miał przerwę, nie startował w 2 meczach ligowych Wilków Cross, no ale teraz Liebiediew przy krawężniku, a po zewnętrznej napędza się Huckenbeck. Huckenbeck przygotowuje ostatecznie atak na drugą pozycję. Huckenbeck szeroko, szeroko i będzie przed Liebiediewem, nie będzie. Huckenbecka Bartosz Smektała. Nas cieszy to, Sebastian, że Bartosz Smektała kontynuuje tą zwycięską pasę. Co powiesz o tym wyścigu? Białym Oliver Bernson, on także jeździł wczoraj w spotkaniu w Grudziądzu. Mówił o tym Tomek Gafiński, jego kolega z drużyny z Arget Malesy, Ostrów Wielkopolski, że w dobrej dyspozycji, ale początkowy pierwszy wyścig Szwedowej jest tutaj w Gistrow, zupełnie nie wyszedł i stawkę uzupełnia w kasku żółtym aktualny indywidualny mistrz Europy Mikkel Mikkelsen. I kto? Mikkelsen szeroko dociągał do krawężnika szybko, ale najlepiej jednak Belego. Belego przed Mikkelsenem. Mikkelsen czy Belego? Mikkelsen szybki, ale Belego wyciągnął się, odszedł od krawężnika, blokując Duńczyka, ale Duńczyk spodziewał się, że tutaj Francuz będzie go w ten sposób próbował blokować, wykorzystał to, wyszedł na czoło stawki, teraz próbował odpowiedzieć Belego, ale bezskutecznie, i już Mikkelsen mknie po pierwsze indywidualne zwycięstwo w pierwszym swoim wyścigu. Duńczyk zdobył 2 punkty, teraz jedzie po 3, na drugiej pozycji Dawid Belego, trzeci Rasmus Jensen, a zupełnie nie liczy się w rywalizacji tutaj na torze w Gistrow Oliver Bernson. Widać, że Szwed zupełnie nie potrafi znaleźć jakiegoś sposobu na to, by technicznie pokonywać ten tor, albo emocyjną wręcz Mikkela Mikkelsena. Za chwilę będziemy to oglądać na powtórkę.
No, Mikkelsen niestety, no jest to też zawodnik. Niestety, stety. Dokładnie, stety, no za tym, ale na tym polega ten żużel. Proszę zobaczyć. Dwa zwycięstwa w pierwszej serii biało-czerwonych i obaj biało-czerwoni, którzy są w szpicy klasyfikacji przejściowej cyklu Speedway Euro Championship. Patryk Dudek i Janusz Kołodziej w wyścigu siódmym. Kask czerwony, pierwsze pole startowe, Patryk Dudek w kasku niebieskim, wspomniany Janusz Kołodziej, a stawkę uzupełnia jeszcze w kasku niebieskim Dan Biuli i w kasku żółtym trzeci z naszych reprezentantów w tym biegu Piotr Pawlicki. Tutaj muszą być emocje. Dan Biuli świetnie ze startu, ale jeszcze lepiej Patryk Dudek. Dudek przy krawężniku, napędzać się tam będzie Brytyjczyk czy Dudek. Jednak Dan Biuli, pojedzie szerzej, nabiera prędkości, wyłamuje motocykl przy krawężniku. Dudek spada na drugą pozycję. Biuli jest przed trójką biało-czerwonych. Dudek jedzie drugi, na trzeciej pozycji Piotr Pawlicki, a zamyka stawkę dość niespodziewanie Janusz Kołodziej. Słaby start i nie potrafi tam znaleźć odpowiedniej ścieżki, a tę odpowiednią ścieżkę znalazł na pewno Dan Biuli. On tam dyktuje warunki, jedzie na swoich warunkach, jest szybszy, spojrzał teraz do tyłu, ta przewaga minimalnie, ale z każdym przejechanym metrem rośnie na korzyść Brytyjczyka. Dan Biuli, Patryk Dudek po zewnętrznej teraz trochę śladem, może nawet szerzej. Biuleja jedzie na trzeciej pozycji Piotr Pawlicki. Pawlicki nabiera prędkości po zewnętrznej. Dudek uparcie przy krawężniku. Wyłamuje motocykl, no ale tam znalazł swoje miejsce i prędkości, znalazł ścieżkę. Widać, że obserwował poprzednie wyścigi i wyciągał właściwe wnioski. Proszę zobaczyć na prędkości. Dan Biuli 103,9 km na godzinę, no ale przy krawężniku cały czas Patryk. Z tego pierwszego pola to i wygrał start. Także no tak, no, no ale dwa punkty, nie narzekamy, prawda? Nie pięć narzekamy, po dwóch seriach startów. Tę drugą serię startów zamknie rywalizacja w biegu ósmym, czyli niespodziewanego zwycięzcę wyścigu inauguracyjnego, startującego z dziką kartą Michaela Hertela, który zwyciężył. W kasku niebieskim Czech Václav Milik, w kasku białym Dimitri Berge i w kasku żółtym Leon Madsen. Leon Madsen, który zawody zaczął nie od zera, a od dwóch punktów. Jak na jego indywidualne występy w ostatnim czasie, to spora niespodzianka i Madsen czwartego pola zamyka całą trójkę zawodników. A jakiś problem z motocyklem, defekt motocykla ma jadący w kasku białym Dimitri Berge. Kontynuuje jazdę trzech zawodników, a więc świetny na starcie, znakomicie wykorzystujący to czwarte pole startowe Leon Madsen. Na drugiej pozycji w kasku czerwonym ten Michael Hertel, zawodnik startujący w zespole ligowym z Landshut, a więc podopieczny menedżera Sławomira Kryoma. No niezbyt przekonuje w tym sezonie. Wystartował tylko w dwóch spotkaniach drużyny z Landshut i zdobył w sumie 7 punktów ze średnią biegową. Nie jest klasyfikowany. Wszyscy mówili, że no taka duża niespodzianka, jeśli chodzi o gospodarzy, że postawili na niego, jeśli chodzi o dziką kartę. A tymczasem ten niedoceniany Hertel ma po... I teraz powtórzył to w biegu szóstym Mikkel Mikkelsen, ale przegrał start i na dystansie odbił te punkty od Belego. A tymczasem tutaj w wyścigu ósmym Madsen świetnie. To wszystko wychodzi, bo od razu zdobywa punkty. Widzimy klasyfikację po 5 punktów Duńczycy Mikkel Mikkelsen i Leon Madsen, ale także 5 punktów Patryk Dudek i niesamowity Michael Hertel. 4 punkty Bartosz Smektała. No, ktoś tutaj z realizatorów produkujących transmisję, Dana Biuleja. Wyraźnie widać, że zawodnicy stają w tych kolejnach, które zostały już przygotowane. Dosypują tam Sebastian Nawierzchni, nie stają gdzieś obok, prawda? Dokładnie, bo niewiele ich jest. Tak? Na pierwszym polu mamy chyba bodajże dwie kolejne, na drugim widzę, nie wiem, czy tylko jedna jest. Jedna jest, no właśnie, jedna, wszyscy jedna tam dosypują Nawierzchni, tylko... ubijają ją, uklepują i tam stają. Dokładnie tak, bo najkorzystniejsza. Tu widzę na trzecim polu też Bartek staje, też praktycznie z jednej, jedynie czwarte jest fajne. Mikkel Mikkelsen, Leon Madsen, Bartosz Smektała, Patryk Dudek. Dziewiąty wyścig Tauron Speedway Euro Championship. Wielkie emocje przed nami. Sędzia za chwilę zwolni taśmę. Paweł Słupski i już poszli. Kto najlepiej? Świetnie znowu
Leon Madsen po zewnętrznej, Smektała i Dudek przy krawężniku ciasno wejdą w łuk. Zamknął tam drzwi Dudkowi Mikkel Mikkelsen, dwóch Duńczyków na czele, ale Patryk Dudek mocno naciska Mikkela Mikkelsena. Tuż za jego plecami jest także Bartosz Smektała, jadący trochę szerzej, zastanawiający się, czy zaatakować przy krawężniku Dudka, czy pójść śladem Mikkelsena. A spokojnie, niemalże dostojnie podróżował sobie przez półtora okrążenia Leon Madsen, ale teraz już musi słyszeć Mikkelsena. Mikkelsen nabiera prędkości wzorem Dana Buleya, a Dudek wykorzystuje to, że pojechał Mikkelsen szerzej przy krawężniku. Na moment wyprzedził Duńczyka, teraz Duńczyk odpowiada i Dudek czy Mikkel Mikkelsen. Dudek, ależ kapitalny atak. Był ten balans Patryka Dudka, który zamknął Mikkelsena przy krawężniku. Był szybszy, wykonał taki ruch, dociągnął ten motocykl do krawężnika i cena, a przegrał z Dudkiem bez punktu Bartosz Smektała, który tam za dużo miejsca w tej rywalizacji, w poziomie, w walce o Mistrzostwo Europy, to na pewno dziś je tutaj w Gistrow dostaje. Świetnie bawią się kibice na tych i betonowych schodach, i na tych trawiastych wałach, zasiedli, świetny piknik, znakomita zawała, nie mogą narzekać, bo ich reprezentant Michael Hertel spisuje się dobrze, my też nie narzekamy, bo oglądamy kapitalne ściganie. Dziesiąty wyścig dnia przed nami, Janusz Kołodziej w kasku białym, a rywale w żółtym Oliver Bernson, w niebieskim Adam Ellis i Dimitri Berger. Czy Kołodziej odbuduje się po tym jednym nieudanym wyścigu? Wydaje się, że zawodnik Fogo Unii Leszno już znalazł właściwe ustawienia i tak powiem szczerze, tak, że trochę przypomina mi się, mam nadzieję, że tak będzie, wczorajszy mecz ligowy drużyny Fogo Unii Leszno z Włókniarzem Częstochowa, kiedy Janusz Kołodziej wystartował 5 razy, 4 razy wygrał, ale raz przyjechał ostatni. Mieliśmy już pierwsze zwycięstwo, mieliśmy to 4. miejsce, więc teraz można by, chcielibyśmy w ciemno zapisać podczas kolejnych 3 startów w tym turnieju Janusza Kołodzieja zwycięstwa. Drugą trójkę Janusz Kołodziej będzie miał, bo jego przewaga to jest chyba wyścig, którym przewaga zwycięzcy nad resztą zawodników i zupełny brak emocji w tym biegu jest po raz pierwszy, ale my nie będziemy narzekać, bo przede wszystkim i Berger tylko 1 punkt wcześniej, Ellis bez punktu, Bernson bez punktu, teraz Bernson 2. Wyjeżdżone przez rywali Wacław Milik w kasku niebieskim, Kai Huckenbeck dotychczas 3 punkty. Państwo widzicie, jaki jest dorobek punktowy zawodników po 2 seriach startów jadących w tym biegu 11. W kasku białym Piotr Pawlicki 3 punkty i w kasku żółtym Rasmus Jensen 1 punkt. 11. wyścig dnia, patrzymy na kask biały, Piotr Pawlicki, świetnie, w stylu, chciałbym powiedzieć, Leona Madsena, ale tam napędza się po zewnętrznej Rasmus Jensen, ale szybciutko go zatrzymał, można tak powiedzieć, przenośni oczywiście, Piotr Pawlicki. I Piotr Pawlicki niemalże tak jak Janusz Kołodziej mknie po kolejne 3 punkty. Miał dotychczas, jak Państwo widzieliście, 3 punkty w swoich... Oj, 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 groźnie to wyglądało. Walka pomiędzy Rasmusem. Chociaż mogę się mylić, to były... A nie, jednak. Rasmus Jensen, on się ogląda i on wie, co tutaj się będzie działo. O, aha, oj, jedzie na mnie. No jest ten ruch i teraz... A, dobrze, on jak już spojrzał, to już było za późno. Dobrze, co wam, nie ma tutaj dyskusji na temat tego, że się niebieskie światełko i wykluczony będzie Kai Huckenbeck. Ruchem, kiedy wyjechał na innym motocyklu do powtórki wyścigu 11. Powtórka w 3-osobowym składzie, przypomnijmy, Wacław Milik, Czechy, 4 punkty na jego koncie po 2 seriach startów. Bardzo dobry, solidny dorobek zawodnika Wilków Krosno, który zostanie tutaj w Niemczech, bo jutro pojedzie pierwszy mecz ćwierćfinału E-Winner pierwszej ligi żużlowej z Landshut Devils. Pojedzie na południe.
do Bawarii, tutaj z Mecklenburgii, Pomorza Przedniego, ale to jutro. Piotr Pawlicki, kask biały i kask żółty, Rasmus Jensen, Duńczyk, jeden punkt, tylko dziś tutaj Bistrow nie potrafi odnaleźć odpowiednich ustawień, ale teraz zaskakuje nas i niestety zaskakuje także Piotra Pawlickiego. Pawlicki teraz słaby start, dopiero trzecia pozycja po wyjściu z tego pierwszego łuku. Teraz zdołał wyprzedzić jadącego w kasku czerwonym Wacława Milika, ale Milik odpowiada Pawlickiemu i Pawlicki spada na trzecią pozycję, a mknie sobie teraz Rasmus Jensen po zwycięstwo w wyścigu numer 11. No i cieszyliśmy się z tego, w pierwszej odsłonie tego wyścigu. Taki bywa żużel. Niemal już wszyscy wpisywali trzy punkty Piotrowi Pawlickiemu do jego dorobku. Zdarzył się upadek, spowodował ten upadek Rasmusa Jensena, Kai Huckenbeck, wykluczenie Niemca. Powtórka wyścigu 11, zupełnie bez emocji i też bez naszej radości, bowiem Piotr Pawlicki zamiast przy jego nazwisku dopisał. W pierwszym tym wyścigu miał fajnie tą kolejnę przygotował, a już widziałem. Już jutro u siebie z drużyną bydgoskiej Polonii i na pewno tutaj bardzo mocno kibice gdańscy i włodarze gdańskiego klubu czekają na jego niezwykle udany i dobry występ przeciwko bydgoskiej Polonii. Jak będzie, zobaczymy. Jedno jest pewne, że Rasmus Jensen to indywidualny mistrz Danii 2022 roku, ale czas zamknąć serię numer 3 12 wyścigiem. Kask czerwony, Liebiediew w kasku niebieskim, ten niesamowity i zaskakujący dziś Hertel, Belego w białym i Dan Biuli w kasku żółtym z czwartego pola ruszył niczym rakieta, ale zupełnie niespodziewanie na szczycie łuku spotkał się z Łotyszem Liebiediewem. Liebiediew jest pierwszy, za jego plecami toczy się niezwykła, pasjonująca walka o kolejne punkty. Prowadzi Liebiediew teraz przy krawężniku, świetnie pojechał Belego, patrzy gdzie jest Liebiediew. Liebiediew jednak po zewnętrznej szybszy, Belego czekał na Liebiediewa, chciał go zablokować, a tymczasem pojawił się Dan Biuli, wyszedł na drugą pozycję, atakuje Liebiediewa, są blisko siebie. Tu jeszcze wszystko na tych pierwszych trzech pozycjach może się zmienić. Liebiediew, Belego, napędza się Dan Biuli. Biuli szeroko teraz, niemalże pod samym płotem, wyniósł się szerzej. Liebiediew, to może go kosztować stratę pierwszej pozycji, bo przy krawężniku twardo i z uporem godnym lepszej sprawy i trzech punktów Dawid Belego. Belego czy Liebiediew? Liebiediew znowu szeroko, Biuli, Liebiediew. Kto? Belego, Liebiediew, Biuli. Ostatecznie Belego 3, Liebiediew 2, Dan Biuli 1. Gdybyśmy tak w połowie wyścigu próbowali postawić, to że jest wyskrobane, bo wiadomo, jest ubity na twardo i wymieciona nawierzchnia, są te kamyszki się pojawiają i tak, nie jest to widoczne dla nas tutaj, nawet obserwatorów czy kibiców, a to za chwilę może jechać. Zobaczymy, jak będzie. Jedno jest pewne. Po trzech seriach startów, gdyby teraz już rozgrywać finał i wyścig ostatniej szansy, to w finale pojechaliby Leon Madsen i Patryk Dudek. Oni są na dwóch pozycjach. 8 punktów Madsen, 7 Patryk Dudek. Po 6 punktów, proszę zobaczyć, jak zasad Europe Championship to do awans do wielkiego finału decydującego o zwycięstwie w danych zawodach awansuje dwóch najlepszych zawodników po 20 wyścigach, kiedy każdy pojedzie z każdym. Dwóch kolejnych do finału awansuje z miejsc 3, 4, 5, 6, którzy rywalizować będą w takim wyścigu barażowym, nazywanym tutaj w tych zawodach wyścigiem ostatniej szansy. Dwóch najlepszych dołączy do tej dwójki najlepszej po zawodach zasadniczych i pojedzie w wielkim finale. Na razie wyścig 13. Czerwony Biuli, Berger w niebieskim, Jensen w białym i Smektała w żółtym. Smektała, ależ tam świetnie ze startu. Ten moment startowy był dobry, ale gdzieś tam przy wejściu trochę rzuciło Bartkiem Smektało, ale jest na drugiej dobrej pozycji. Ma dobrą prędkość. Widać, że jest dobrze dopasowany, ale na czele ten Brytyjczyk Dan Biuli. Biuli, czy da sobie odebrać trzy punkty w wyścigu numer 13? Wydaje się, że nie, że jedzie spokojnie, że
jedzie pewnie po zwycięstwo, nie odchodzi za szeroko od krawężnika. Proszę zobaczyć, jak zawodnicy czytają te nawierzchnie. Teraz było równanie, było roszczenie tego toru. W poprzednim swoim starcie Dan Bewley jechał znacznie szerzej, jakieś prawie 2-3 metry od krawężnika. Tam nabierał prędkości, teraz po równaniu ta nawierzchnia została ściągnięta do krawężnika i Dan Bewley niczym kalka kilku poprzednich zawodników jedzie przy krawężniku, a nie szerzej. Szerzej. Teraz na ostatnim łuku tego czwartego okrążenia wypuszcza się Bartosz Smechtała, ale też to, o czym mówił w wywiadzie, żeby pojechać w wyścigu ostatniej szansy. Raczej pogrzebał te swoje nadzieje Rasmus Jensen, ten jeden wyskok i teraz wykonał Patryka Dudka, a teraz... To czytał? Był inny bieg, był to, no była tak, tam to kolejność było... serii też i dlatego tu porównaniu. Była tu porównaniu, tak jak wspomniałeś na żywo komentując wyścig, że dobrze czytał, no bo porównaniu Polany, więc wygrał start i konsekwentnie krawężnikiem jechał. Zobaczymy, trochę się odrzuciła ta nawierzchnia w wyścigu 14. Czerwony Berntson, w niebieskim Liebiediew, w białym Milik i w żółtym Patryk Dudek. 14. wyścig dnia rozpoczęty, Milik czy Dudek? Milik! Dudek pojedzie szerzej, czy tam znajdzie przyczepność? Znajdzie tę przyczepność Patryk Dudek, tak! I znalazł miejsce przy płocie i już zamyka Czecha, a więc dwóch zawodników ze ścisłej czołówki tego turnieju. Znakomicie dysponowany Patryk Dudek po raz kolejny. Ten start minimalnie przegrany z Czechem, ale potem na dystansie już było troszeczkę odrzucone. Gdzieś tam znalazło się pod kołem. Odczytał to dobrze Patryk Dudek i wyszedł na czoło stawki. Jedzie po kolejne 3 punkty, 2 mili. Trzeci jedzie w kasku czerwonym, Oliver Berntson zamyka stawkę niespodziewanie, chwalony przez nas w pierwszej części tych zawodów Andrzej Lebiediew, no ale w tym wyścigu zupełnie się nie wiedzie i też trochę rozciągnięta stawka zawodników, mówię trochę, no blisko siebie ta trójka na pozycjach drugiej, trzeciej i czwartej, bo daleko w przodzie właśnie teraz oglądający tego turnieju. 2 punkty Wacław Milik, 1 Berntson, bez punktu Łotysz Liebiediew. Najtrudniejsze w kasku żółtym stawkę uzupełnia zawodnik, który otrzymał dziką kartę na Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff, a więc Brytyjczyk Adam Ellis, ciągle aktualny indywidualny mistrz Wielkiej Brytanii. Bieg 15. Czerwony Madsen, niebieski Pawlicki, biały Belego i w kasku żółtym Ellis. Nierówny to był start, będzie chyba włączone czerwone światło. Ukarał się sam chyba, wydaje się, bo ruszał się Piotr Pawlicki, a więc sędzia Słupski uznał, że tutaj nie będziemy przerywać wyścigu. Pawlicki niestety ostatni, a na czele Dawid Belego. Pawlicki mocno naciska Adama Ellisa, blisko Brytyjczyka. Na drugiej pozycji jedzie Leon Madsen. No można powiedzieć tak, smuci nas to, że Piotr Pawlicki jedzie ostatni, że tam próbował ukraść ten start, nic z tego nie wyszło, wyścig nie został przerwany, wyjechał spod taśmy ostatni, no ale z drugiej strony, no to cieszy nas to, że prowadzi Dawid Belego na okrążenie przed zakończeniem tego 15. wyścigu, bo urwie punkt Leonowi Madsenowi, a tym samym będziemy mieli dwóch zawodników, którzy mają po 10 punktów po 4 seriach startów, a więc Patryk Dudek i Leon Madsen, a Dawid Belego jak i 4 w jego wykonaniu. 2 punkty Leon Madsen, 1 punkt Adam Ellis, bez punktu Piotr Pawlicki. Belego miał ich wszystkich po lewej ręce, a więc patrząc od lewej ręki Janusza Kołodzieja. Michael Hertel, Niemcy, 5 punktów dotychczas. W kasku niebieskim Mikkel Mikkelsen, Dania, punktów 6. Lider po pierwszym turnieju w Rybniku, na razie 6 punktów. Dużo, ale musi uważać. Żadnego kolejnego błędu Duńczyk popełnić nie może. I w kasku czerwonym, dopingowany tutaj przez większość publiczności, świetnie bawiący się w niemieckim Gistrow, reprezentant, drugi z reprezentantów Niemiec w tym wyścigu, Kai Hukenbeck. 16. wyścig dnia, kończący 4. serię startów. To najlepiej ze startu podniosło Mikkelsena. Dobrze, Hertel, Hertel czy Mikkelsen? Hertel szerzej, nabiera tam prędkości, ale...
Ależ niespodzianka, Hertel przed Mikkelsenem. Kto by się tego spodziewał? Gdzie jest Janusz Kołodziej? Kołodziej przez moment był ostatni, a teraz jak? Oczywiście jest już pierwszy, chociaż po zewnętrznej napędza się Mikkel Mikkelsen. Ależ nam się tutaj to wszystko miesza. Jeśli ktoś mówi na ten tor kocioł czarownic, no to w tym kotle teraz mieszają zawodnicy dużą chochlą i to z dużą mocą. Kołodziej i Mikkelsen. Hertel przez moment był pierwszy, teraz broni się przed tym, żeby nie być ostatni. Właśnie jest ostatni, ale nas przede wszystkim interesuje rywalizacja Kołodzieja z Mikkelsenem. Jeszcze niespełna 270 metrów. Kołodziej i Mikkelsen. Kołodziej zdobędzie 3 punkty w tym wyścigu. Mikkelsen po raz kolejny będzie pokonany. Niemcy walczą między sobą o ostatnią, o trzecią. Mikkelsen 1 punkt ostatecznie dla Kaja Hukenbecka, a bez punktu Michael Hertel. Niespodzianka, bo przez moment Hertel był pierwszy, ale on najwięcej chyba namieszał. Zaraz w wyścigu ostatniej szansy. W tej chwili w tej finałowej dwójce są Leon Madsen, Dania, Patryk Dudek, Polska. W tym wyścigu ostatniej szansy Kołodziej, Belego, Biuli i Milik. Jeszcze ciągle szansę ma Bartosz Smektała z 6 punktami, jest 8, ale poza czołową szóstką w tej chwili jest Mikkel Mikkelsen i jasno jest w czołówce. Dużo odpowiedzi na te pytania może przynieść nam wyścig 17, już zapowiadany przez Marcina Ramsa i Tomka Gapińskiego. Bartosz Smektała, 6 punktów. No, mógłby mieć jeszcze nadzieję w przypadku wygrania tego wyścigu na miejsce szóste, ale będzie bardzo, bardzo ciężko, bo przecież zawodnik, który ma 8 punktów, jest na miejscu siódmym. To Mikkel Mikkelsen, ale obok Bartosza Smektały w tym wyścigu w kasku niebieskim Wacław Milik, punktów 8. Janusz Kołodziej w kasku białym, punktów 9. I w kasku żółtym Dawid Belego, punktów 8. Co ciekawe, Bartosz Smektała, Janusz Kołodziej i Dawid Belego wczoraj rywalizowali w PGE Ekstralidze. Dzisiaj walczą w wyścigu numer 17 w Gistrow. Smektała, Milik, Kołodziej, Belego, kto najlepiej? Janusz Kołodziej. Świetnie ze startu z trzeciego pola. On będzie dyktował warunki. Jego śladem pomknął kolega klubowy Swogo Unii Leszno, Francuz Belego. Na trzeciej pozycji jedzie Bartosz Smektała, a zamyka stawkę Wacław Milik. No to będzie oznaczało, jeśli tak to się wszystko skończy, że Wacław Milik pożegna się z szansą na to, aby pojechać w wyścigu ostatniej szansy, a Janusz Kołodziej wzorem wczorajszego meczu w Leśnie, będę do tego wracał, no bo mamy dokładną kalkę, będzie 5 wyścigów, 4 zwycięstwa i 1-0, jedna wpadka gdzieś tam się przydarzyła. Ciekawe jak będzie dalej, no bo w tej sytuacji już pewne jest, że co najmniej w wyścigu ostatniej szansy Janusza Kołodzieja zobaczymy. No dzisiaj w tym wyścigu profesorska jazda zawodnika awansować. Droga prosta, trzeba zostać mistrzem Europy. Kołodziej, Belego, Smektała, Milik, takie wyniki wyścigu 17. Tak, tak wspomniałeś też, że Janusz... Emocji nam tutaj dzisiaj nie brakuje, a przed nami kolejne emocje, bo teraz tak, na wielkie straty, najlepiej na żadne straty, nie powinien sobie pozwolić Dan Biuli, widzą Państwo Brytyjczyk w kasku białym z 8 punktami, a pewnie od razu do finału, bez tego wyścigu ostatniej szansy, chciałby awansować Duńczyk Leon Madsen, który jest współliderem z Patrykiem Dudkiem, choć gdyby popatrzeć na trójki i dwójki i bezpośrednie zwycięstwo, no to liderem jest Leon Madsen, bo bezpośredni pojedynek z Dudkiem wygrał. Stawkę uzupełniają dziś statyści, choć przynajmniej w jednym wyścigu błysnęli w kasku czerwonym Hukenbeck i w niebieskim Oliver Benson. Bez biało-czerwonych, ale niezwykle emocjonująco zapowiada się rywalizacja Dana Biulia z Madsenem. Biuli lepszy od Madsena. Madsen, tam nie było miejsca. Wydawało się, że może dojechać do krawężnika, ale przeszkadzał tam trochę Niemiec Hukenbeck. Hukenbeck jest ślad za Leonem Madsenem. Nie odpuszcza. Teraz Madsen wypuści się szerzej, ale poczuł to także Biuli. I proszę, Madsen odjechał szerzej. To o czym mówił Janusz Kołodziej. Odjedziesz szerzej, możesz za to drogo zapłacić. Na moment zapłacił tylko Leon Madsen. Wyskoczył przed niego Kai Hukenbeck. Hukenbeck teraz ogląda się, spadł na trzecią pozycję. Jak blisko za nim jest Oliver Benson, bo on też nie chce przyjechać ostatni w tym wyścigu.
Biuli już mógł być bezpieczny, już miał sporą przewagę. Teraz napędził się Madsen. Jeszcze jedno okrążenie. Duńczyk będzie walczył do końca o zwycięstwo w tym wyścigu. Biuli twardo przy krawężniku, a gdzieś tam troszeczkę dalej od tego krawężnika próbuje nabierać prędkości Leon Madsen, ale teraz Madsen już nie będzie ryzykował. Do tego toru dostosowuje się mój motocykl, na którym jadę. Dokładnie tak, będę tak, może już to wspominałem, także już za trzeci raz się powtórzę. Będziemy musieli poczekać do 20 wyścigu, bo teraz będziemy chcieli, żeby Piotr Pawlicki tutaj taki na przełamanie, zawsze po danych zawodach pamięta się ten ostatni wyścig. Jeśli jest udany, to jest jakiś tam taki, mimo tego, że no, nie odniosło się sukcesu, ale jest jakiś taki trochę optymizmu wlane i wsiada się do tego busa. Okej, w porządku, dopasowałem się w ostatnim wyścigu, wygrałem, w następnych zawodach będzie lepiej pewnie. Dokładnie tak jest, lepiej wraca do domu. No, na pewno nie będzie usatysfakcjonowany całkiem, ale będzie, życzymy mu tego, żeby wygrał. Chcemy 7 punktów Piotra Pawlickiego. On w kasku czerwonym, Dimitri Berger w niebieskim, Lebiedew w białym i Mikkel Mikkelsen w kasku żółtym. Mikkelsen, a jednak on z tego czwartego pola nakrył Piotra Pawlickiego i wyszedł na czoło stawki. Pawlicki jest drugi po zewnętrznej. Napędza się Andrzej Lebiedew. Jeździł tak w poprzednich swoich wyścigach, w czwartej serii. Zupełnie zawiódł, nie zdobył punktu. Lebiedew gdzieś tam orbituje po zewnętrznej. Teraz trafił na szprycę spod koła Piotra Pawlickiego. To Łotysza trochę powstrzymało, doszedł do krawężnika, a Pawlicki cały czas mocno, no jakby odrabiał, ale to tylko i wyłącznie można powiedzieć tak centymetr po centymetrze, a przydałoby się, żeby to było z 2-3 metry na każdy łuk tego traconego dystansu do Duńczyka Mikkelsena. Mikkelsen wygra ten wyścig numer 19, a Pawlicki musi teraz pilnować się tego, żeby zdobyć 2 punkty. Bo jeszcze tam mocno naciska Andrzej Lebiedew. Pawlicki przy krawężniku dowozi polską i czeską publicznością, bo sporo tutaj przede wszystkim kibiców z Polski, ale także widziałem kibiców z Czech, którzy przyjechali dopingować Wacława, który po 4 seriach startów ma punktów 10, ale już o tym mówiliśmy. W przypadku zwycięstwa Patryk Dudek awansuje bezpośrednio do finału Tauron Speedway Euro Championship w Gistrow, a więc drugiej rundy indywidualnych Mistrzostw Europy, a dołączy do niego Janusz Kołodziej. W biegu ostatniej szansy pojechaliby wtedy Madsen, Mikkelsen, Biuli i Belego. No, rozstrzygnie wyścig 20. Rywale Patryka Dudka. Adam Ellis w kasku czerwonym, w kasku niebieskim Rasmus Jensen, w kasku żółtym Michael Hertel. Widzieli Państwo dorobek punktowy. Ellis 2, Jensen 5, Hertel 5, Dudek 10. Taśma w górę, Patryk Dudek będzie pierwszy. No było bardzo ciasno, tam zostało mało miejsca. Dudek czy Rasmus Jensen? Ostatecznie Rasmus Jensen wyprzedzi Patryka Dudka. Ciasno tam zrobiło się na wyjściu z tego drugiego łuku. Dudek opanował to wszystko, ale Rasmus Jensen jest na czele stawki. Rasmus Jensen przed Patrykiem Dudkiem. To mocno skomplikuje nam sytuację, jeśli chodzi o rywalizację w finale. Dudek walczy o zwycięstwo, zdaje sobie z tego sprawę, że tylko zwycięstwo daje mu bezpośredni awans do finału, bo druga pozycja zepchnie go do tego wyścigu ostatniej szansy. Będzie musiał rywalizować z Mikkelsenem, Bulejem i Belego, ponieważ Patryk Dudek będzie miał tyle samo trójek, co Leon Madsen, ale w bezpośrednim pojedynku z Duńczykiem Patryk Dudek przegrał. No i dość niespodziewanie ten Rasmus Jensen tutaj pokrzyżował trochę szyki. Mamy nadzieję, że tylko trochę Patrykowi Dudkowi. Tak będzie. Jensen, Dudek, Ellis, Hertel. Kołodziej punktów 12, Madsen punktów 12, Dudek... Wiesz jeszcze, bo popuścił... Przerwę ci. No właśnie, mamy potwierdzenie teraz. Kołodziej, Madsen awansują do wielkiego finału wyścigu ostatniej szansy. Dudek, Biuli, Mikkelsen, Belego. Pozostali reprezentanci Polski na miejscu 9. Smektała punktów 7, 10 i... Spośród tych 4 zawodników startujących w biegu numer 21, Mikkel Mikkelsen, Patryk Dudek i Dan Biuli. Oni rywalizują o Mistrzostwo Świata, rywalizują także o indywidualne Mistrzostwo Europy. Jeśli chodzi o rywalizację w Mistrzostwach
świata, to powiedzmy tak, Patryk Dudek punktów 49, Dan Biuli 44, Mikkel Mikkelsen 42, więc oni w tej rywalizacji o Mistrzostwo Świata też są bardzo blisko siebie. Nie na tych czołowych pozycjach, bo przypomnij, po 5 turniejach liderem Bartosz Marzlik, ale zostajemy przy Mistrzostwach Europy wyścigu ostatniej szansy. Mikkelsen, Belego, Dudek w białym, Biuli w żółtym, taśma w górę, Dudek czy Biuli? Dudek będzie pierwszy, za nim Biuli, Biuli szerzej, Dudek przy krawężniku i teraz Biuli będzie szybszy przy wejściu w ten łuk. Dudek będzie pilnował krawężnika, ale za jego plecami czai się Mikkel Mikkelsen. Biuli przed Dudkiem, Dudek teraz troszeczkę szerzej, posłał szprycę prosto w Mikkelsena, Mikkelsen stracił trochę dystans, na czele Dan Biuli, przypomnijmy, w finale są już Kołodziej i Madsen, a teraz dwóch najlepszych z tego wyścigu wjedzie do wielkiego finału turnieju w Gistrow. Biuli jest bardzo blisko, za nim Dudek, to też daje awans, ale przecież za Dudkiem ciągle aktualny, indywidualny mistrz Europy Mikkel Mikkelsen. Mikkelsen jednak nie jest w stanie odrobić choćby troszeczkę dystansu. Teraz jeszcze Mikkelsen napędza się, Dudek przy krawężniku, twardo, uparcie, a ta upartość daje mu. A przecież zaprezentuje się jeszcze raz, podobnie jak Janusz Kołodziej, w wielkim finale drugiej rundy Speedway Euro Championship w Gistrow będzie się. Sytuację w Rybniku. Mikkel Mikkelsen wygrał w znakomitym stylu 14 punktów rundę zasadniczą, a potem w finale zupełnie zawodnika nie było ostatnie dość długa, miejsce. Długa przerwa powoduje, że motocykl też ostygnie coś, charakterystyka się zmienia i później przychodzi do finału i już tak może nie być. No dobrze, proszę Państwa, my staliśmy, jak większość kibiców, no duża część kibiców na stadionie w Gistrow. Stoją też zawodnicy, spoglądam. Nie, siedzi tylko i wyłącznie na motocyklu Madsen na czwartym polu. Jakby pewny był tego, że nie, no z czwartego to ja znakomicie wyjadę i wygram ten finał. Pozostali stoją i kopią i uklepują i wybierają te kolejne. 22 wyścig dnia w kotle czarownic. Jak mawiają Niemcy, to jest hek. Sen Kessel, czarny tor i wielkie emocje. Ostatni wyścig dnia, Biuli czerwony, Dudek niebieski, Kołodziej biały i w żółtym Madsen. Kto pierwszy do mety, ten wygrywa w Niemczech, będzie powtórzony ten start na pewno. Oczywiście. Ukradł ten start Janusz Kołodziej. Było i znowu kopią, znowu szukają tego najlepszego miejsca, no bo przecież już raz z tego miejsca startowali. Już gdzieś tam ta kolejna została znowu pogłębiona. Czy nie za głęboka, czy nie trzeba czegoś dosypać. I wszyscy czterej niezwykle się koncentrują i szukają tego optymalnego miejsca. Dan Biuli tutaj, no, jak porządny ogrodnik, skopał nam tutaj tę ziemię i tę kolejne. Gdzieś tam tym obcasem dosypuje tej nawierzchni, jeszcze spogląda. Jakby spoglądał na to jeszcze spokojnie, jeszcze mam 10 sekund, jeszcze mogę coś poprawić. Madsen już też nie jest taki spokojny na tym czwartym polu, jak był przy pierwszym podejściu do tego finałowego wyścigu. Już nieruchomo stoją pod taśmą. Biuli czerwony, Dudek niebieski, Kołodziej biały i Madsen w żółtym. To najlepiej Janusz Kołodziej. Za nim Madsen bardzo, bardzo szeroko wykorzystuje to Patryk Dudek. Jest drugi, Madsen rozpędza się po zewnętrznej. Teraz do krawężnika ścina Patryk Dudek, by powstrzymać atak Biuleja, bo Biuli atakował przy krawężniku, po zewnętrznej gdzieś tam orbituje Leon Madsen. To na razie nie daje mu żadnej przewagi nad rywalami i nie pozwala mu zmniejszyć dystansu. Dudek ostro naciskany przez Biuleja. Biuli teraz odpiera ten atak. Dudek wejdzie pod krawężnik. Przy krawężniku Biuli nie, obronił się Dudek, a w przodzie mknie Janusz Kołodziej. Wczoraj były 4 trójki i 1 zerówka, dzisiaj będzie 5 trójek, jedna była mała wpadka, ale ciasno wejdą w ten ostatni łuk 4. okrążenia. Wygrywa Janusz Kołodziej, Polak wygra zawody w Gistrow, a drugi... Biuli, a ten, który był najspokojniejszy przed tym wyścigiem,
pierwszej jego odsłonie. Później też taki spokojny, pewny siebie Leon Madsen orbitował po zewnętrznej, ale nie był tam w stanie. Jednak może lepiej by było wybrać to czwarte pole. Końcowa klasyfikacja turnieju Gistrow. Speedway Euro Championship. Kołodziej 29 punktów, 3 punkty mniej Patryk Dudek. Później dwóch Duńczyków po 25 Madsen Nicholsen. Na miejscu piątym Smektała 18, na szóstym Piotr Pawlicki punktów 16.